Znaczy myślę, że realizowaliśmy zadania, które nam trener narzucił i stąd to zwycięstwo. Padały bramki właśnie po stałych fragmentach, po tych założeniach, które mieliśmy do zrealizowania. I cieszymy się, że za zwycięstwa. Tam go wam przeszkadzała? Ciężko było grać, bo z wysokości trybun w ogóle nie było widać piłki. Znaczy tak z perspektywy boiska trochę inaczej to wygląda i no może nie było jakiejś dużej przejrzystości, jednakże na pewno lepiej niż jak to oglądałem przez dłuższą część z ławki. Tam go wyszła i tak w drugiej połowie, a pierwszą połowę zaczęliśmy i tak grać fatalnie, także ona na pewno nam nie przeszkodziła w tym, żebyśmy dobrze grali. Pod Beskidzie, tak jak wy, też grało systemem w obronie trzema obrońcami. To było jakieś dla was utrudnienie? Nie, myślę, że nie. My po prostu źle rozpoczęliśmy ten mecz. Dużo niewymuszonych strat, co w konsekwencji napędzało pod Beskidzie. No i od początku gra nam się nie układała, aczkolwiek no, po tej straconej bramce udało nam się strzelić wyrównującego gola. Był taki moment, że troszeczkę pograliśmy tą piłką, no ale niestety pod Beskidzie dzisiaj fajnie to wypunktowało nas, także no niestety nie udało nam się tutaj wygrać. Jak chcieliśmy bardzo po tych dwóch porażkach w Ekstraklasie odbić się, zagrać dobry mecz w pucharze, no ale niestety nie udało się. Przy stanie 1-1 wyrównaliście, wydawało się, że te losy meczu się odwrócą, że to Górnik będzie dyktował warunki, jednak tak nie było. Tak, tylko tam na drobny moment przejęliśmy inicjatywę po tym strzeleniu gola. No, tak jak powiedziałem, no, nie był to dzisiaj najlepszy nasz dzień. No, jest nam bardzo przykro. Trzeba teraz zresetować głowy i tylko myśleć o pogoni. No, na pewno tak. No, w ostatnich meczach troszeczkę tych bramek straciliśmy, mało strzeliliśmy. Jest nad czym pracować. Na pewno będziemy starali się jak najlepiej przygotować do kolejnego meczu z Pogonią, bo musimy go przede wszystkim wygrać. Zakładaliśmy tutaj, że wyjdziemy trójką środkowo obrońców, to nam ułatwiło sytuację, także przy dobrej komunikacji i agresywnej grze w linii obronnej pokazaliśmy, że potrafimy grać i zdobywać jakże cenne bramki na wyjeździe w Zabrzu, bo niewielu klubów to się zdarza. Tobie też się udało trafić do siatki, byłeś bardzo zadowolony po tych trafieniach? No, oczywiście, po to się gra w piłkę, żeby zdobywać bramki. Jestem na pozycji środkowego obrońcy, ale gdy znajdujemy się pod bramką przeciwnika, należy daną sytuację wykończyć. Ja to zrobiłem i oby tak dalej. W tej mgle ciężko było kierować z tyłu grą obronną, neutralizować poczynania Górnika? W jakimś stopniu na pewno nam utrudniło, ale to jest piłka nożna, będą deszcze, będą huragany i nam, profesjonalistom, należy się z tym poradzić. Moim marzeniem było, żeby zadebiutować w oficjalnym spotkaniu Górnika, ale nigdy przez myśl mi nie przeszło, że tak ten mecz po prostu będzie wyglądał i po prostu, że puszczę 4 bramki w pierwszym meczu oficjalnym, dlatego musimy to przeanalizować, wziąć się do roboty i kontynuować ciężką pracę, bo musimy się podnieść, jesteśmy po 3 porażkach, no i nie jest to łatwa sytuacja. Ciężkie warunki atmosferyczne, mgła, szczególnie dla bramkarzy to chyba było utrudnienie. Tak, ale no, w drugiej połowie właściwie nie było widać, co na drugiej stronie boiska się dzieje, ale już na naszej połowie było wszystko dobrze widoczne, więc tutaj nie możemy się usprawiedliwiać, że coś nie było widoczne, bo z bliskiej odległości było wszystko widoczne. Gdybyś tak nie trener, a ty sam chciał ocenić swoją postawę, swoje interwencje, była możliwość, żebyś coś jeszcze wybronił z tych 4 bramek? Powiem szczerze, że ciężko mi teraz na gorąco oceniać te bramki, bo na 5 strzałów celnych puściłem 4 bramki, więc no, duży pech, bo jeszcze 2 samobójcze w tym, więc no, naprawdę no, nie tak sobie wyobrażałem to pierwsze spotkanie. No i musimy to wszystko przeanalizować. No to już głowa do góry. Podobno początki są bardzo trudne, ale z każdym meczem powinno być lepiej. No, mam nadzieję, że tak właśnie będzie w tej sytuacji, a jak będzie, to zobaczymy dalej. Dziękuję. Dziękuję.